Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Xaorus, a przed wami kolejna dawka nowości ze świata MMO. Dzisiaj z dnia 21 marca 2018 roku. Za chwilkę przekonamy się, co ciekawego wydarzyło się właśnie dzisiaj, ale najpierw odpowiedź na komentarz użytkownika Vioxx. Wiecie coś na temat Wildstara? Kiedy gra odżyje, jakiś duży patch czy cokolwiek innego? Jeżeli pojawią się jakiekolwiek informacje, to na pewno wpadną one do Daily Newsów i na nasz portal. Póki co gra stoi w martwym punkcie. Teraz natomiast przechodząc do nowości. Rewolucja stała się faktem. Wersja 1.0, o której słyszeliście już pewnie wiele razy, wreszcie zadebiutowała na oficjalnych serwerach World of Tanks. Jest to największa aktualizacja w historii gry, która zmieni prawie wszystko. Prace nad nią trwały wiele lat, więc to musi być coś spektakularnego. Od dzisiaj World of Tanks, czyli wciąż jedna z najpopularniejszych gier free-to-play na świecie, całkowicie zmienia swoje oblicze. Największą część aktualizacji 1.0 stanowi restrukturyzacja technologii, na której oparty jest klient gry. Gra World of Tanks była w widoczny sposób ograniczona przez silnik Big World, który nie mógł już dostarczyć kroku postępom z technologii grafiki. Silnik ten został zmieniony na Core. Ponadto zoptymalizowano wydajność, odświeżono stare mapy, dodając przy okazji nową i wiele innych ciekawych smaczków, o których możecie poczytać na portalu. To właśnie dzisiaj wraz z patchem Fire and Blood do gry Blade and Soul wchodzi epicki boss z równie epickim raidem, który został już nazwany jednym z najtrudniejszych w całej historii gry. Koldrax Lair to 12-osobowy raid przeznaczony dla graczy z poziomem 55 lub wyższym. Podobno tylko nieliczni będą w stanie pokonać tego smoka. Dla mniej hardkorowych osób przygotowano dwa dungeony, gdzie w mniejszej grupie zmierzycie się z dziesiątkami potworków i bossów. Z reszty ciekawych nowości warto wspomnieć o Legend Mode, trzech nowych eventach, zmianach w Hongmoon, ogromnym balansie dotyczącym dungeonów i klasy postaci. NCSoft wspaniałomyślnie odblokowało również klasę Gunslingera dla rasy Lynn. Poniedziałkowe rewelacje z obozu Bless zostały właśnie oficjalnie potwierdzone. Kilka godzin temu pojawił się komunikat, z którego dowiedzieliśmy się o majowej premierze i systemie Buy to Play. Trzeba też wspomnieć o pewnej rzeczy, która bardzo was ciekawiła. Bless będzie posiadał item shop, aczkolwiek znajdzie się tam tylko taki przedmiot, który w żaden sposób nie zaburzy gry. Neowiz Studios potwierdziło również wprowadzenie Founders Packów, które za pewną opłatą zapewniają nam prezenty i prawdopodobnie również wcześniejsze wejście na serwer. Mimo wszystko cena gry czy cena samych Founders Packów nie została jeszcze w żaden sposób ujawniona. Najpierw Kanada, potem Stany Zjednoczone, a teraz Polska. Niezmiernie miło nam poinformować, że PUBG Mobile jest już grywalny w naszym kraju. Wystarczy udać się do sklepu Google Play albo sklepu Apple i pobrać instalkę na swój telefon. Tencent Games zarzuciło niesamowite tempo. Chińczycy pewnie się do tego nie przyznają, ale tak ekspresowa premiera była spowodowana ekspansją Fortnite'a na urządzenia mobilne, które szczerze mówiąc bije rekordy popularności i który zbiera bardzo pozytywne oceny. Tym samym zapowiada się niesamowita walka o pieniądze i dusze milionów graczy z urządzeniami mobilnymi. The Wild West Online wprowadzono podobno ogromną aktualizację, tak dużą, że deweloperzy w oficjalnym patch note'cie podkreślają, że nie wszystkie zmiany zostały wpisane. Dlatego poszczegóły od razu odsyłamy do odnośnika na naszym portalu, a sam postaram się wymienić to, co najważniejsze. Od teraz przy tworzeniu postaci gracze muszą wybrać jedną z frakcji. Dotyczy to przede wszystkim niemożliwości zaatakowania osób po tej samej stronie barykady oraz opcji dzielenia się łupami. W początkowym menu mamy więcej opcji oraz dostęp do większej ilości statystyk. Znajdziemy tam również listę przyjaciół, a sama grupa może zawierać teraz maksymalnie 5 graczy. Deweloperzy zdecydowali się wprowadzić elastyczny system buffów i debuffów, które nie tylko wpływają na statystyki. Zamiast tego mają konkretne działanie w grze, jak na przykład usunięcie jakiegoś efektu, czy zapewnienie nam wzmocnienia odporności na truciznę. Ekwipunek nie będzie posiadał już z góry przypisanych do danego modelu statystyk. Zamiast tego w obrębie danej broni będzie pewna losowość, dzięki czemu gracze będą mogli tworzyć sprzęt tak długo, aż stworzą najbardziej satysfakcjonujący ich egzemplarz. Na Dzikim Zachodzie ważny jest również wygląd, dlatego do gry dodano ponad 200 różnych przedmiotów kosmetycznych. Wszystkie możemy zdobyć przez samogranie lub ewentualnie nabyć za pośrednictwem waluty premium. Jak więc sami widzicie, jest tego sporo, a będzie jeszcze więcej. Pytanie jednak, czy zachęci to kogoś do zagrania w Wild West Online, czyli grę o Dzikim Zachodzie. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Dajcie koniecznie znać, który news zainteresował was najbardziej, no i do usłyszenia już jutro. Na razie!